Dzień dobry, zapraszam na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń. Showroom, noc SUV, bieg wiosenny, zawody biatlon dla każdego, porażka Clearexu w Głogowie, wystartował Chorzowski Festiwal Nauki. 12 marca każdy, kto miał zalegające w szafie ubrania, mógł je wymienić na inne w siedzibie Centrum Integracji Międzypokoleniowej, gdzie zorganizowano pierwszy w Chorzowie showroom. Wiemy, że każdy z nas ma w domu w szafie ciuchy, które leżą i z których nie korzystamy, bo się wahamy, bo czekamy, aż schudniemy, czy jeszcze do czegoś nam będą pasowały. Idea polega na tym, żeby przynieść te właśnie rzeczy, o których mówię, i wyjść z takimi, które się nam spodobają, które sobie wybierzemy z rzeczy, które już przynoszono. Czyli od 2 tygodni można było do nas do siedziby przynieść te ciuchy. Jak widzimy, tyle ciuchów, ile widzimy tutaj na wieszaka. Nie szukam niczego konkretnego. Przyniosłyśmy z córą rzeczy, które już nam były niepotrzebne, w których nie chodziłyśmy. No i zerkamy, jeżeli coś nam wpada w oko, a wpadły mi 2 rzeczy, koszula, bransoletka, to zabierzemy. Podobno za 3 miesiące ma być następne, na pewno będziemy. Inicjatywa jest fantastyczna. Może by się nikt nie spodziewał, ale myślę, że to jest cenna inicjatywa i warta kontynuacji. I fajnie, że coś takiego się dzieje. Dobrze, że się też dzieje nie tylko właśnie jako inicjatywa oddolna mieszkańców w jakichś kawiarniach, knajpach i tak dalej, tylko że jest to jednak wsparte przez miasto, przez instytucję miejską, więc jak najbardziej trzymam kciuki. Ja często bywam na wymianach garażowych w Katowicach, a w Chorzowie pierwszy raz się spotykam i bardzo się cieszę, bo to jest moje rodzinne miasto, więc jest mi tutaj łatwiej. A że trochę tych ubrań się zawsze nagromadzi w domu, to nawet człowiek bardziej się chce pozbyć tych, których ma za dużo, niż koniecznie zdobyć coś dodatkowego, no ale jak widać, udało się. Więcej na temat nadchodzących wydarzeń w Centrum Integracji Międzypokoleniowej można znaleźć na stronie www.strefa.chorzów.pl. W ramach ogólnopolskiej akcji Jestem na ptak do Chorzowa po raz pierwszy zawitała Noc SUV, czyli warsztaty ornitologiczne dla wszystkich chętnych. Znamy ten głos? Nie. Ten głos puszczyka bardzo często jest podkładany do jakichś scen nocnych w filmach. Zajęcia zorganizowane przez Fundację Edukacyjną Kombinatory przy ulicy Mościckiego 21 poprowadziła ornitolożka Marta Świtała. Najpierw spotykamy się tutaj w Fundacji Edukacyjnej Kombinatory. Przez około godzinę rozmawiamy o sowach, o tym, jakie gatunki występują w Polsce, czym się charakteryzują, co mają w sobie ciekawego, niesamowitego, jakie wydają odgłosy, jak wyglądają, a potem idziemy na godzinę do Parku Śląskiego, żeby plan wcielić w życie i może uda nam się usłyszeć bądź też zobaczyć jakąś sowę. Impreza została objęta patronatem miasta Chorzów. Park Śląski od wielu lat stawia na bieganie, na aktywną formę spędzenia wolnego czasu. Nie tylko biegi, ale zajęcia dla seniorów, spotkania z naturą, treningi Nordic Walking. Postawienie na aktywne spędzenie czasu to jest to, co w Parku Śląskim jest bardzo ważne. 3, 2, 1 i życzymy powodzenia! W tym momencie nastąpiło rozpoczęcie parkowej korony biegów 2016 roku. Jestem zadowolony po pierwsze z pierwszego miejsca, po drugie z wyniku, bo poprawiono rekord życia o 45 sekund. No i z taktyki biegu, bo jednak troszeczkę przytrzymałem mojego rywala, no i pod koniec udało mi się oderwać. Trasa bardzo fajna, momentami wiało, ale to aż tak nie bardzo mi przeszkadzało. Kibice rewelacyjni, trasa płaska, no kilometry dobrze odmierzone, no naprawdę wszystko na plus. Trasa bardzo dobra, myślę, że przygotowanie danego dnia, forma decyduje o tym, kto jest na pierwszym miejscu, kto na drugim. To się liczy, pogoda idealna,
nic tylko biegać, nie ma usprawiedliwień, bo każdy miał te same możliwości, termin był jeden z zawodów, więc po prostu wygląda najlepszy, prawda? Jestem zadowolony, życiówka zrobiona, pogoda chyba idealna do biegania, nie za zimno, nie za ciepło. Zawody z cyklu Biatlon dla każdego to impreza zorganizowana w Chorzowie przez Stadion Śląski i Polski Związek Biatlonu. Zawody składają się z biegu bez zakładania nart i strzelania z broni laserowej. Akcja, która ma na celu rozpropagować tę dyscyplinę sportu zimową wprawdzie, ale my chcemy pokazać, że naprawdę spróbować biatlonu nie jest tak trudno. Dlatego bieg, nie bieg na nartach, ale bieg i strzelanie nie z prawdziwej broni, a z broni laserowej. Te elementy pokazują, że naprawdę każdy może w tym uczestniczyć i dlatego tak to się nazywa, biatlon dla każdego. Ja dzięki moim synom, którzy trenują, są dopiero w szkole podstawowej, ale zaczęli trenować biatlon i dzięki temu dowiedziałam się więcej o tej dyscyplinie, dlatego postanowiłam spróbować też sama. Trochę biegania, trochę strzelania i dużo radości, to jest najważniejsze, dlatego cieszę się, że tutaj jestem. Wydaje mi się, że to jest wymagający sport i warto go uprawiać, bardzo mi się podoba. Jest i bieganie na nartach, albo w lecie na nogach, no i strzelanie, nie tylko do laserówki, ale także z karabinu KBKS. Chciałabyś kiedyś w przyszłości odnosić sukcesy jak nasze biatlonistki? Oczywiście, mam takie plany i marzenia, żeby pojechać na Igrzyska Olimpijskie, więc myślę, że tak. To jest akcja prowadzona w całej Polsce przez Polski Związek Biatlonu po raz trzeci. Inauguracja ma miejsce właśnie w Chorzowie na Stadionie Śląskim, bo przypomnę, że te tradycje biatlonowe na Stadionie Śląskim są. Jeszcze przed rozpoczęciem modernizacji odbywały się tutaj zawody Tygodnia Biatlonu Śląskiego i wiele sportowych biatlonowych gwiazd polskich startowało, między innymi Tomasz Sikora. Także też powoli chcemy wracać do tego, aby Stadion Śląski kojarzył się z tą dyscypliną sportu. Ten mecz naprawdę graliśmy nieźle. Przez całe 40 minut, może troszkę drugą połowę słabiej, bo w pierwszej połowie bardzo mocno dominowaliśmy nad rywalem. Ale w drugiej połowie również mieliśmy multum sytuacji. Przez 40 minut musimy coś strzelić, bo wiadomo, że zawsze może coś paść do tyłu. Wpadła znowu taka przypadkowa bramka, gdzie zabrakło takiej jakiejś asekuracji, dojścia, agresywności. Ale potem mamy sytuację za sytuacją i powinniśmy strzelić, no nie strzelamy i to ja myślę, że to zdecydowało, bo tak jak już wspominałem tu wcześniej, zagraliśmy myślę najlepsze spotkanie z Głogowem z tych wszystkich spotkań, które ten, ja myślę, że z tą grą, co dzisiaj pokazaliśmy, z tym charakterem, ambicją, wolą walki, zaangażowaniem, myślę, że u siebie nie będziemy mieli problemu, bo pomimo tego, że przegraliśmy, ta forma całego zespołu cały czas rośnie i na tym musimy bazować i optymistycznie patrzeć w przyszłość, bo ja myślę, że w tych kolejnych właśnie spotkaniach zdobędziemy kolejne punkty i to nam pozwoli się spokojnie utrzymać. Pod hasłem Gra, Technika, Efekt 14 marca ruszył 8 Chorzowski Festiwal Nauki. Uroczysta inauguracja miała miejsce w Chorzowskim Centrum Kultury, podczas której można było oglądać pokaz chemiczny i popis iluzjonisty, zaś dr Marek Kaczmarzyk z Uniwersytetu Śląskiego, dlaczego tak trudno dogadać się z dorosłymi, czyli o zmianach w mózgu nastolatków. Wiele atrakcji jak zwykle przez cały tydzień. W tym roku hasłem przewodnim festiwalu są gry różnego rodzaju. Gry miejskie, gry logiczne, gry planszowe. Powtarzamy te imprezy, które w poprzednich latach się sprawdziły i cieszą się coraz większą popularnością, na przykład Festiwal Robotów. Warto będzie odwiedzić wszystkie zajęcia w Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych na ulicy Śląskiej. Festiwal potrwa do 18 marca. Pełny program wydarzeń można znaleźć na stronie Chorzowskiego Urzędu Miasta. Zobaczmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. W najbliższą sobotę zapraszamy na wiosenne Święto Wody. 20 marca chorzowianie ruszą na wielkie poszukiwania jajek wielkanocnych. 22 marca zapraszamy do Haceku na spektakl w Gwarze Śląskiej Rewizor. Dziś to już wszystkie informacje.
Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz chorzów.tv. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!